jaki jestem? Zadaję sobie to pytanie w chwilach refleksji i za każdym razem inną słyszę wewnętrzną odpowiedź. Jaki tak naprawdę jestem? Czy nazbyt pokorny wobec losu? Czy dumny jak paw? Czy uległy jak ziemia po deszczu, zmęczona walką o każdą kroplę życia? Czy zły jak człowiek cienia? Drażliwy na swoim punkcie z odruchem wrogości do świata? Czy nudny jak ktoś, kto opowiada tysiąc razy tę samą historię wyssaną z palca i banalną do bólu, czekając na poklask? Czy łagodny jak baranek, łykający każde słowo bez sprzeciwu, bez autocenzury? Czy można nazwać siebie tak naprawdę w oddaleniu od świata i ludzi? To przecież świat nadaje nam miano, przykleja łatkę, obrzuca błotem lub wynosi na piedestał. Tylko czy świat jest na tyle mądry, aby mnie i ciebie nazwać po imieniu, nie wkładając nam w usta obcych słów, nie wkładając w nasze ręce obcych czynów? Kto potrafi nas nazwać prawdziwie? Może ty?